Yes, Baku Yogi! So easy. I'm telling you, and this takes off. Takes off. Everybody starts to call me Spaku. And then pretty soon you got a whole arena for in Poland. Spaku, Spaku, Spaku. You know what I mean? I see a bright future. I see a wonderful, wonderful potential. Let's see the bird handshake. Unbelievable. Man. That takes it to the next level. Doktore, widziałeś Stanowskiego? Domino, widziałeś Stanowskiego? Stanowski! Get feeling good, get yourselves ready to go. We're gonna have a great night out here. Here we go. Go! Raz, dwa, trzy. Polska! Dominator time! W ogóle jak usłyszałem nazwisko Sochan, to sobie przypomniałem, dziadek był działaczem koszykówki dla ZTSiA WF Warszawa. Zresztą jak grałem w Polonii Warszawa, przychodził bardzo często. No, środowisko koszykarskie nie jest bardzo duże, no ale znam. Pomagał nam nawet w Polonii Warszawa trenerom. I no, nazwisko znałem, wiem, że z Warszawy. No i teraz z Jeremy rozmawiałem, że mama grała w koszykówkę w Polonii Warszawa i chodziła do szkoły przy Polonii, przy Andersie i mnie bardzo dobrze pamięta. Ciebie? Tak, tak. No spytałem, ile ma, jak jest rocznik, to jest młodsza, 6 lat ode mnie młodsza, no ale pamiętam je, ja ją troszkę mniej próbuję ze zdjęć teraz jak jest, no serdecznie pozdrowiłem oczywiście, no bo na pewno znam, no bo jak się trenuje razem, to środowisko Polonii zawsze było takie zżyte bardzo. Portal Nasza Klasa została dzisiaj odpalona. Jeszcze raz? Portal Nasza Klasa została dzisiaj odpalona. Nie, nigdy na tym portalu nie byłem, nawet nie wiem czy jeszcze istnieje, ale gdzieś no pozdrowiłem mamę i tylko tyle, tak? Bo wiem, że mama nie mieszka w Polsce teraz. Bardzo mi miło, że takiego kolegę spotkałem swojego. Możesz spacerować dalej. Dzięki bardzo. Play with pride for their country and the little victories within the game of fighting for 40 minutes and competing. Our veteran players support our young players as we go out there together as a team, okay? O 20.30 to będzie Werenik Gliwice, a nasz reporter Wojtek Marczyk donosi, że koszykarze już są w autokarze i jadą właśnie na to spotkanie, a relacje z meczu u nas oczywiście w faktach na pewno o 21.00. Kontrolujcie to, co dzieje się u nas. Nie ustaje was. Excited. Dawać Polskę. Dawajcie panowie. Brawo! Dobry Jeremy. Brawo, brawo Jeremy, brawo. A i trafmy. Brawo chłopaki. Olek, olek, olek! Brawo, olek! Weź do NBA go bierzcie. Wszystkich bierzcie do NBA, kurde. Real important for all of us, right? There's been 50-50 loose balls on the floor we haven't got. This is multiple effort. This is not going to be an easy game, right? We get a lead, we think we can coast, and then they fight back in the game. We cannot lose our concentration. Tak, oni zmieniają cały czas te strony, kurde. To też wczoraj nas myliło. Dokończ to, ładnie! Już macha skrzydłami, ojej. Dawaj się za. Brawo panowie. Brawo, dobra. Klasa.
Happy birthday. Oh, thank you. Yes, Spaku! Yogi! Being here and the veterans, you guys came together. And I think we finished the window strong with a win, you know, and let's respect Romania because we built the lead a couple times and they fought back. They played with heart and I respect that. I respect the way they played. It wasn't pretty for us, but I'm here to tell you the most important thing is winning. And the experience that our young guys got playing with responsibility in the game, playing and making decisions. We had a turnover, we had a travel, we would have a missed defensive assignment. Whatever the circumstances, you are improving and growing because these things, you're going to be better in the future from the experience. You guys now have a clear picture of what a senior national team game is like. And again, I love the fact that we were able to pass on our culture, our standards, our system, our way, let's say to the potential next generation players. And I'm really proud of the way you guys played, right? Outstanding effort from our young guys. Veteran guys, you supported them all week, and I couldn't be more proud as a coach. Great job, fellas. Great job. To może my pierwsi tu mamy dla prezesa prezent od wszystkich chłopaków z podpisami na urodziny, także wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, wszystko co prezes wymarzy i dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo. Panowie, przede wszystkim chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za to, co zrobiliście. Specyficzne, dziwne, inne te kwalifikacje. Dostaliście się, awansowaliście do Eurobasketu, za co wam jestem bardzo wdzięczny i gratuluję. Drużyna, myślę, że spisała się, wygrana z mistrzami świata w Hiszpanii, smakuje naprawdę podwójnie. Zajęliśmy trzecie miejsce, awans pewny, fajnie pracowaliście. Mike i cały sztab wprowadzili nowych, młodych zawodników, z czego jestem bardzo dumny i zadowolony. Chciałem wam podziękować za pracę. Adam, dzięki, że jesteś z nami. Naprawdę to jest dla mnie bardzo ważne, że jesteś tu i częścią naszej drużyny. Dziękuję wam za to i za serce, które wkładacie na co dzień w tą reprezentację. Dziękuję wam bardzo. Spaku, I want the bird sign. Bez tego? Bez tych? To wygrał nas. To wygrał mecz, bo odpowiadacie, tak? Zajęcie wszystko i Głośno! Sorry, kurczę. Szpakulata tam stoi. To wygrał mecz! Polska! Polska! Time out! No, everyone's get this on video right here. Close the window! Tak jak prezes powiedział tutaj, dostaniecie też z jednej ważnej rzeczy plan w ciągu tygodnia na cały czerwiec, żebyście wiedzieli, jak będą wyglądały przygotowania, będziemy w kontakcie i teraz oficjalnie po polsku i po angielsku mogę powiedzieć, okno jest zamknięte, window is officially closed, congratulations! Jak się czujesz po debiucie, Jeremy? Crazy. No. Nie ma słów. Wow. That's right. Spodziewałeś się, że będzie aż tak dobrze? No, chyba nie, ale pozytywnie byłem i grałem. Po prostu grałem. Szpaku. No przyjęła się ksywka, przyjęła. No, jestem zadowolony. Mamy zwycięstwo, okienko zamknięte, jedziemy do rodziny.